Co chciałem powiedzieć na wstępie, pozdrawiając wszystkich, że nie będzie Mariusza Fronta, ponieważ on jako dziekan został przywołany przez rektora i w ostatniej chwili mają ważną naradę, w związku z czym nie będzie tych ilustracji, o których marzyliśmy i jakoś przygotowaliśmy. Początek był taki, kiedy zaczęliśmy pracować w katowickiej, czyli waszej uczelni, to był rok 2002 w grudniu i zaprosił nas do tego profesor Jacek Rykała. I od razu chcę powiedzieć, że myśmy pracowali na Wydziale Malarstwa, czyli to była zupełnie inna sytuacja, ponieważ tak jak moi przedmówcy opowiedzieli, jaka była historia designu, że tak powiem, to tu spotkaliśmy się z pewnym rodzajem programu. Na początku były to 2 godziny w ciągu tygodnia, albo może nawet czasem co 2 tygodnie. I zależało nam raczej na tym, aby przedstawić nowy paradygmat medialny. Rzecz była o tyle trudna, że te przykłady, które mieliśmy, to były tylko przykłady zagraniczne. Polskie uczelnie są specyficzne i teraz akurat tak się złożyło, że Wrocław ma też swoją uroczystość chyba 20-lecia i napisałem tekst o wszystkoizmie pod szyldem intermediów. I w tej sytuacji nie robiliśmy specjalnie ćwiczeń, nawet kiedy już mieliśmy pół etatu i trochę więcej godzin. Natomiast staraliśmy się pokazać inny niż designowski sposób podchodzenia do sztuki mediów. Prawda? To rozgraniczenie u mnie polegało głównie na tym, że uważam, że projektowanie takiej rzeczywistości, o której tu była mowa, jest ideą opracowywaną, ale przychodzącą z zewnątrz. Natomiast, ponieważ ja nigdy nie byłem designowcem, a pracownia moja w Krakowie już miała wtedy 10 lat, postanowiłem zrobić coś takiego, co teoretycznie powinno studentów przygotować do tego, że świat no, jest jeden, ale są 2 rzeczywistości. A po drugie, że sztuka taka bardziej w czystej postaci, jak dawniej używaliśmy tego języka, polega głównie na tym, że są to idee, które wychodzą od samego artysty i nie są związane z tym światem zewnętrznym, który by nam proponował opracowanie swoich idei. I tutaj duże znaczenie miało to, po pierwsze, że ja nie byłem człowiekiem designu, a po drugie to było to, że kiedy byłem w Niemczech na plenerze zupełnie innym, tradycyjnym, oni zaproponowali mi, że mogę odbyć wizytę w Karlsruhe, czyli w ZKM-ie, Centrum für Kunst und Medientechnologie, gdzie spotkałem się właśnie stricte z takim sposobem, który odpowiadał no, temu kierunkowi, który też obrała nasza pracownia. Co było ważne, nie można było robić w tych godzinach, które mieliśmy, jakichś specjalnych ćwiczeń, bo to nie była pracownia, że można było na przykład wytwarzać jakiegoś typu rzeczy, które pochodziłyby z tego nowego paradygmatu, które zaraz określę.
Mianowicie, wydaje mi się, że to, co naprawdę w nowych mediach czy w intermediach, w zależności od tego, jak to sformułujemy, jest nowością jedynie interakcja, ale nie taka interakcja, że muzyk przychodzi i ma na przykład jakiegoś touch designera, według którego sobie zrobi instalację i on demonstruje publiczności, tylko że jest to sztuka nieprosceniczna, w której to ten dawny odbiorca działa w mediach przygotowanych przez artystę. I to jest zasadnicza różnica. Założyliśmy w Krakowie na Uniwersytecie Polskie Towarzystwo Estetyczne. Nawet odbył się Światowy Kongres tego ruchu estetyczno-teoretycznego, w którym starałem się przez jakieś, nie wiem, tam 20-30 artykułów publikowanych raczej w tym naukowym kręgu, pokazać, na czym polega właśnie to, że mamy rzeczywiście dwie odrębne strefy. Że jest strefa, która tradycyjnie wychodzi od tych sztuk, na przykład graficznych, które posługując się nowymi technikami digitalnymi głównie, próbują rozwijać ale co rozwijać? I to jest właśnie ten problem, który się nasuwa wszystkim uczelniom polskim. Ponieważ tak, albo robią wideo, co nie jest zajęciem, wydaje mi się, artystycznym dla sztuk pięknych, ponieważ wideo może robić każdy, a polega on na medium filmu. Nie wydaje mi się, żeby mogła to być też grafika, ponieważ użycie tylko techniki do robienia grafiki jest też jak gdyby za małe do tego, co jest tą nowością, o której mówię, a jest nią interaktywność. To te dwie rzeczy nasunęły mi pewną refleksję. Na przykład jak przyszedłem do katowickiej ASP, no to było tak, że głównie rozwinięte były pracownie graficzne, o czym powiedział profesor Slizło, prawda? Że to szło raczej w tym kierunku, więc ten margines, który myśmy próbowali jakoś zagospodarować, on był raczej teoretyczny, ilustrowany tym, co było na Zachodzie. Prawda? W polskich szkołach w ogóle jest tak, że one media zaczynały zawsze w strefie designu, ponieważ używano mediów jako narzędzi, a nie jako narzędzi sztuki. W związku z tym było też tak, że każda szkoła starała się znaleźć własną specyfikę i obojętnie, czy patrzymy na Wrocław, Warszawę, czy choćby nasz Kraków, czy Katowice, to zawsze było tak, że tak, kadrę mieliśmy własną, brak sprzętu, to była następna charakterystyka tego, po trzecie, brak pewnej tradycji do porzucania tradycyjnego sposobu działania i myślenia. To zawsze było jakoś razem szczepione. Mówiło się, że no dobra, dobra, te nowe media, ale przecież to wszystko wychodzi z tej sztuki, która jest. Ja tak nie uważam. I tak nie uważałem wtedy. Wydawało mi się, że albo nastąpi generalne porzucenie myślenia paradygmatem sztuki nieruchomej, sztuki nieinteraktywnej, czyli tej sztuki, którą znamy przez tysiąclecia,
bo to będzie ruch bardzo powolny. Zachód zaczął przemeblowywać ten rodzaj myślenia, tworząc nowe szkoły medialne. I to nie były szkoły filmowe, to nie były szkoły, które rozwijały digitalnie to, co jest możliwe analogowo. Prawda? I w związku z tym wydaje się, że to moje myślenie się nie sprawdziło, bo ono zostało zdominowane przez to, że jest więcej profesorów, więcej sposobów na czy koncepcji na prowadzenie szkoły artystycznej typu właśnie wizualnego raczej, ponieważ ja myślę o mediach nie jak o tworze wizualnym, prawda? Przed moim odejściem z Akademii Krakowskiej zdążyłem zrobić jeszcze taki gave, w którym jest pokazana właśnie sytuacja tego typu, że w zależności od tego, jakie wykonujemy ruchy, w zależności od tego, co damy radę z tego zasobu wyciągnąć, to możemy dysponować obrazem, dźwiękiem, ale przy ruchu naszego ciała. To znaczy nasze ciało switchuje między różnymi możliwościami i w związku z tym jesteśmy wewnątrz sytuacji, podczas kiedy w tradycyjnej sztuce dzieło jest na zewnątrz naszego otoczenia. My przychodzimy i oglądamy coś, co jest już gotowe, nic się tam nie tworzy, nic nie tworzy interaktor, czyli dawny odbiorca. Oczywiście efekt tych działań, ale również w waszej szkole wydaje się być niewielki, ponieważ obserwowałem to, co robią absolwenci. Było dosyć, wydaje mi się, poza tym. To też ten cykl, który się zakończył chyba po 5 albo po 7 latach w waszej uczelni, on miał takie raczej znaczenie wbijania pierwszego kołka nowej rzeczywistości, która który ten to kołek czy ośrodek mógł coś nawijać, ale pod warunkiem jednak, że ktoś tego chce. Prawda? Że to nie były jakieś meta umiejętności, tak jak na przykład w designie to jest bardzo ważne, żeby zwłaszcza na licencjacie, to o czym mówił znowu profesor Marian, przygotowanie polega na metaumiejętnościach, że znamy programy, wiemy, co chcemy osiągnąć, dostajemy jakąś ideę zewnętrzną, którą opracowujemy. Może to być plakat, nie wiem, wszystkie inne sposoby do koncertu włącznie, o których pod koniec też tutaj była mowa. Więc żeby nie pokazywać czegoś takiego, co mogłoby być dopiero związane z naszym jubileuszem, czyli to, co nasza pracownia robiła albo nasza uczelnia, więc wracając do takiego sedna, które było w zaproszeniu, że chodzi o naszkicowanie, jaki to był program, co to miało się przez to osiągnąć, to powiem tak, że to jest możliwe, ale nie pewnie przez sylabusy, nie przez jakieś tego typu pokazywanie, nawet jak posiadamy jakieś dokumentacje wideo czy fotograficzne. Natomiast pewnie można byłoby pokazać, jak w sumie w poszczególnych wykładach próbowaliśmy zachęcić do tego, żeby zrezygnować w pewnym momencie z punktu widzenia tradycyjnej sztuki, która jest diametralnie inna. Ona nie ma żadnego
połączenia z tym, o czym mówię, o sztuce interaktywnej, ponieważ tam się nie bada ani kompozycji obrazu, tam się nie tworzy melodii, a tylko jest do dyspozycji dźwięk i wytwarza go ktoś, kto nie jest artystą właśnie, tylko jest interaktorem. W związku z tym mogę powiedzieć tak, ponieważ nie mamy tej prezentacji, to mógłbym zaoferować jedną rzecz, że prześlę Państwu to, czego nie zrobiliśmy do dzisiaj i jeśli będzie to w jakiś sposób potrzebne. To byłby prawie koniec, ponieważ nie wydaje mi się, żeby można było mówić o tym dużo więcej. Pewnie można byłoby ewentualnie w dyskusji zastanowić się nad tym, no na przykład w którym kierunku idą nasze akademie. Macie bardzo dobry, chyba najlepszy start, jeśli chodzi o tą stronę techniczną, to znaczy myślę o budynku, jednak wyposażeniu, prawda? Nawet można byłoby zaproponować, by zrobić w Katowicach u Was takie centrum, które jest potrzebne wielu szkołom, ale no trudno, żeby każda szkoła sobie coś takiego mogła zafundować, bo no to też trzeba przyznać, że ta umiejętność wasza i dojście do tych możliwości jest wyjątkowa. I wtedy być może wynajmując to wszystko, to całe dobro, można byłoby poszerzać tą współpracę. Widać, jak wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni sami do siebie. Mamy tą samą kadrę, zapraszamy podobnych ludzi ze świata. To jest sporadyczne, oni nie prowadzą dłużej zajęć. Kiedy ja zaprosiłem do Krakowa Jeffrey Shaw'a, to on mówi, to ja ci mogę wygłosić te i zrobić warsztaty ze studentami, ale to nie tędy droga, bo to trzeba zrobić tak, żeby można było tą kadrę przemieszczać przez różne szkoły, między sobą wymieniać, ale na zasadzie trochę dłuższej. Prawda? I myślę, że Katowice się świetnie do tego nadają, żeby się otworzyć dużo szerzej niż na swoich pracowników, niż na sporadyczne spotkania z innymi, ponieważ macie no, wyjątkowo dobrą sytuację pod względem, że tak powiem, technicznym i możliwości też kadrowych, które można byłoby wykorzystać. To ja bym powiedział tyle. Dziękuję Państwu.